Cześć! Naszą podróż po szlaku Oligna z pierwszego dnia zakończyliśmy w Ogrodzieńcu. Teraz czas na nowy dzień i kolejne przygody. Zaczynamy! Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał nasz poprzedni dzień na Jurze, to w prawym górnym rogu ekranu macie link do części pierwszej. My tymczasem przenosimy się do Morska, gdzie znajdują się ruiny zamku Bąkowiec. Są położone w środku lasu i żeby je zobaczyć, trzeba wjechać na teren ośrodka wypoczynkowego. Czas na klasyk. Ruszamy w kierunku zamku w Mirowie. Ta XIV-wieczna budowla była lennem Władysława Opolskiego do czasu najazdu Władysława Jagieły, który nie tolerował zażyłości księcia z Czechami i odebrał mu tę ziemię. Do naszych czasów najlepiej zachowała się górna część zamku. Zmierzamy właśnie na zamek w Bobolice. Jest wcześnie rano, ale mimo wszystko jest bardzo gorąco. Wstaliśmy dzisiaj wcześnie, około 7 godziny wyjechaliśmy z noclegu i jeździmy, żeby już jak najbardziej unikać tych największych upałów. I tłumów. I tłumów też. Jesteśmy więc na zamku w Bobolicach. Budowla, tutaj konkretny ten zamek, powstał w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Jednak później oddał go Węgrom, ci za bardzo sprzymierzyli się z Niemcami, z Krzyżakami i w końcu Jagiełło musiał odbijać ten zamek siłą. Tak się stało, że podczas potopu szwedzkiego zamek został jeszcze bardziej zniszczony, do tego stopnia, że Jan III Sobieski, będąc tutaj, musiał spać pod namiotem. Zamek udostępniono turystom w 2011 roku. Wewnątrz mieści się muzeum, które właśnie można zwiedzać. Docieramy do Złotego Potoku. Kręcimy się trochę po mieście i zatrzymujemy przy młynie wodnym. Już piechotą mijamy staw o wdzięcznej nazwie Sen Nocy Letniej i idziemy zobaczyć źródło spełnionych marzeń. Woda okazuje się na tyle czysta, że nawet jej próbujemy. Czy nasze marzenia się spełnią? Wkrótce zobaczymy. Idąc dalej, trafiamy do Groty Niedźwiedziej. Na tym kończymy nasz krótki spacer, bo upał nawet w zacienionym lesie daje już się we znaki. Jura krakowsko-częstochowska to nie tylko zamki. Po drodze odwiedzamy też nieco tajemniczy żydowski cmentarz w Żarkach. Oh,
Ostatnim punktem naszej wycieczki jest zamek w Siewierzu. Został wzniesiony na sztucznej wyspie pośród bagien, stąd zrekonstruowany w obecnych czasach most zwodzony. Można wejść na wieżę widokową oraz zobaczyć stałą ekspozycję w piwnicy zamkowej. Jak podoba Wam się szlakolinia z naszymi oczami? Piszcie w komentarzach. A my zapraszamy na nasz kolejny film, który już niedługo pojawi się na kanale. Tym razem przeniesiemy się na Dolny Śląsk. Do zobaczenia!